Nazywam się przede wszystkim Magdalena Soter. Przyszłam tutaj do Ostrowca z Chemika Police, zespołu, który awansował w zeszłym sezonie do Orlingi. Pochodzę z Kielc, więc do Ostrowca mam niedaleko, mogę tak powiedzieć. W Ostrowcu często przebywałam w okresie rozwoju swojego siatkarskiego w wczesnym wieku. Tak, tak. Więc ten klub nie jest mi obcy. Czy była łatwa? No oczywiście ta decyzja nie była łatwa z tego względu, że z tym regionem zachodniopomorskim jestem już związana. Przeszło prawie 5 lat. Tam studiuję na uczelni w Szczecinie i zostawiłam tam swoich znajomych dobrych, więc ta decyzja nie była łatwa. No uważam, że przede wszystkim trzeba zacząć od okresu przygotowawczego, dobrze się w nim przygotować, a tak naprawdę sezon zweryfikuje cały sezon. Tak, z większością, jak nie widziałam się na parkiecie, to znam się. Myślę, że aklimatyzacja nie będzie trudna. Dobrze.